Hej dziewczyny! Zimno ostatnio, masakra. Nie wiem jak wasze dłonie, ale nasze zdecydowanie nie lubią zimna. Sucha skóra, zaczerwienienia, a czasem to nawet popęka. Dramat. W ostatnich odcinkach pokazywałyśmy wam różne stylizacje paznokci, ale niestety nawet te najpiękniejsze nie będą wyglądały dobrze przy zaniedbanych dłoniach. Dlatego pokażemy wam dzisiaj, jak dbać o nasze dłonie zimą, bez wychodzenia z domu i pójścia do salonu kosmetycznego. Dlatego zamieniamy nasz salon w małe spa i podzielimy się z wami naszymi ulubionymi przepisami. Ważne, że wykorzystamy produkty, które możecie znaleźć w każdym domu. A nawet jeżeli ich akurat nie macie, to w najbliższym sklepie. Przepis na pierwszy domowy peeling jest bardzo prosty. Będziemy potrzebować tylko trzech składników. Soku z cytryny, drobnych płatków owsianych i oliwki do ciała. Druga receptura też jest banalnie łatwa. Potrzebujemy łyżeczki oliwki, łyżeczki miodu i kilka kropel cytryny. Na koniec warto założyć bawełniane rękawiczki. Rozgrzeją one nasze składniki, a maseczka będzie miała dodatkowo dużo lepszy efekt. To jak? Który robimy? No ten z płatkami, mój ulubiony. Okej, rzeczywiście. Bierzemy 3 łyżeczki drobnych płatków owsianych, ćwiartkę cytryny i 3 łyżki oliwki do ciała. Wszystko to dokładnie mieszamy i nakładamy na dłonie. Jak? Przyjemnie? Oj, bardzo. Moje ręce czują się wspaniale. A jak długo trzymamy? Najlepiej jakieś 15 minut. Po tym czasie zacznij wcierać peeling w ręce powolnymi i okrężnymi ruchami. Oliwka zawiera kwasy tłuszczowe i witaminę E, dzięki czemu nasza skóra stanie się bardziej elastyczna. W płatkach owsianych jest dużo białka, węglowodanów, dzięki czemu oczyścimy naszą skórę. Natomiast cytryna zawiera witaminę C, która powoduje rozjaśnienia przebarwień. Na koniec umyj ręce. Moje dłonie czują się naprawdę bosko. Musicie tego spróbować, dziewczyny. Koniecznie. Pamiętajcie, aby taki peeling wykonywać raz w tygodniu, a wtedy szybko zobaczycie różnicę. Pamiętajcie, że zimą nasze ręce szybko się przesuszają, skóra twardnieje, a paznokcie niestety łamią. Dlatego należy pamiętać o odpowiedniej ochronie i pielęgnacji. Jeżeli chcecie poznać nasze kolejne przepisy na domową pielęgnację, napiszcie nam o tym w komentarzach. A teraz trzymajcie się ciepło! Pa! Subskrybuj i nie przegap następnego odcinka. Kliknij właśnie tutaj.